Kollegin De Keyser. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni koledzy. Sytuacja w Katarze nie jest trudna. Sytuacja pracowników, imigrantów, którzy tam przyjechali na wielkie inwestycje, nie jest trudna, jest straszna i jest niedopuszczalna. Nie możemy patrzeć na to spokojnie i nie reagować w sytuacji, w której ludzie są wykorzystywani w sposób jak w XIX wieku. Dlatego nasza grupa polityczna również przygotowała projekt rezolucji w tej sprawie. Chciałem zaznaczyć, że krytykujemy oczywiście tę sytuację, natomiast jako grupa EPP uważamy, że projekt rezolucji zaproponowany przez nas jest lepszy, jest bardziej wyważony, stonowany i dlatego chciałem poinformować Państwa, że będziemy głosować za swoim projektem rezolucji. Vielen Dank, Herr Kollege Lisek. Es folgt nun für zwei Minuten Herr Kollege Tenok. It's clear that there has been controversy over the treatment of migrant workers in Qatar in recent months, triggered by revelations about the poor working conditions of those helping to construct the stadia for the 2022 World Cup. It's right that these allegations should be treated